Nikt z piłkarzy nie patrzy w tamtą stronę. Rzucona moneta! Polska! Górnik! Brawo! Brawo! W polskiej piłce klubowej możemy uznać niektóre występy naszych drużyn za sukcesy, ale międzynarodowych trofeów w ich gablocie brak. Najbliżej był w 1970 roku Górnik Zabrze. W Pucharze Zdobywców Pucharów zespół Michała Matiasa był sensacją, a do finału dostał się dzięki uśmiechowi losu i szczęśliwym rzucie monetą. Oto kolejny rozdział historii polskiej piłki. Puchar Zdobywców Pucharów był rozgrywanym pod patronatem UEFA turniejem w latach 1961-1999. Brały w nim udział kluby, które zdobyły w poprzednim sezonie krajowy puchar. Wśród zwycięzców, takich jak FC Barcelona, AC Milan czy Bayern Monachium, mógł znaleźć się również Górnik Zabrze. W sezonie 69-70 polski zespół szedł jak burza. W tej edycji Pucharu Zdobywców Pucharów kluby zaczynały rywalizację od 1/32 finału, ale Górnik mógł rozpocząć rozgrywki od kolejnej rundy. Od razu więc znalazł się w gronie 32 świetnych europejskich drużyn. W pierwszym dwumeczu los połączył Górników z Olympiakosem Pireus. Zabrzanie zremisowali w pierwszym spotkaniu 2-2, by dwa tygodnie później w rewanżu rozgromić Greków 5-0. Awans do ćwierćfinału zapewniły dwa listopadowe zwycięstwa z Glasgow Rangers, oba po 3-1. Zabrzanie byli katem dla lewskiego Sofia, choć rywalizacja była bardzo wyrównana. W pierwszym starciu padł wynik 3-2 dla bułgarskiego zespołu, a w rewanżu Polacy wygrali 2-1. Rezultaty zapewniły Górnikowi awans do kolejnej rundy. W półfinale stała się wręcz sensacja. W prima aprilisowy wieczór Górnicy, grając na wyjeździe przeciwko AS Romie, wyszli na prowadzenie po trafieniu Banasia, ale stracili gola w 53 minucie. W rewanżu 15 kwietnia również padł remis. Włosi, jeśli chodzi o obronę, gubią się trochę i również nerwy nie są ich mocną stroną. Salvori, ten, który nam strzelił bramkę. Rzut karny, proszę Państwa. Coś niesamowitego. Hubert Kostka, Capello, brawo! Ale niestety, stało się. Obronił Kostka, dobitka jednak była. Bezlitosna. Włodzimierz Lubański zapewnił polskiemu zespołowi dogrywkę w 90 minucie. Przykro nam patrzeć, no grają z niezwykłą ambicją, z niezwykłą wolą. Zwycięstwa, niezwykle zacięcie, ale ten rzymski mur jest nie do przebycia. Wilczek, proszę Państwa, szansa. Oj, proszę Państwa, rzut karny zdecydowany. Sędzia pokazuje rzut karny. A więc, proszę Państwa, szansa w ostatnich sekundach na dogrywkę. 11 metrów ustawiona piłka. Ginulfi, Włodzimierz Lubański. Gol, gol! Proszę Państwa, a więc w ostatnich sekundach meczu Włodzimierz Lubański uratował szansę. Tuż po rozpoczęciu dodatkowych pół godziny strzelił na 2-1, ale Włosi odpowiedzieli trafieniem wyrównawczym, również na sam koniec meczu. Do ekranu Maszaryńskiego. Wielka szansa teraz, proszę Państwa. Wilczek, świetne wyjście i gol! Gol! Gol, proszę Państwa! Włodzimierz Lubański uzyskuje z niezwykle ostrego kąta bramkę. Długi wyrzut na kilkadziesiąt metrów. Proszę Państwa, wielka szansa. Gol! Gol dla Włochów z olbrzymiej odległości. Szał, proszę Państwa, radości u Włochów. Cóż za dramat, cóż za dramat. Gdy zakończył się drugi mecz z Romą, piłkarze Górnika byli załamani. Rozczarowania nie kryli też polscy kibice. Wszyscy byli przekonani, że odpadli z powodu reguły bramek strzelonych na wyjeździe. Nie wiedzieli, że zasada ta nie dotyczy dogrywki. Proszę Państwa, to koniec. Może za rok się uda dotrzeć do finału, oznajmił speaker. Dziś zapewne każdy sprawdzałby reguły turnieju na ekranie swojego smartfona. Siedzimy smutni w szatni, przygnębieni tym bardziej, że Roma wyrównała w ostatniej minucie. Nagle do szatni wchodzi dziennikarz Trybuny Robotniczej Jerzy Wykrota i od progu pyta trenera, jak macie zamiar zagrać w trzecim meczu? Trener Michał Matias nie miał najlepszych stosunków z tym dziennikarzem. Uznał, że ten drwi sobie z niego.
Podszedł do drzwi i zatrzasnął je z całej siły. Gdyby Wykrota nie odskoczył, chyba by zginął. Nie wierzycie, to zapytajcie sędziego. Krzyknął jeszcze i zniknął. W nas odżyła nadzieja. Poszliśmy więc do sędziego i dowiedzieliśmy się, że za tydzień gramy trzeci mecz w Strasburgu. Przed trzecim starciem Włosi robili wszystko, aby przeszkodzić Polakom w dobrej dyspozycji. Roma była w uprzywilejowanej pozycji. Niech przykładem będzie fakt, że jej trener zażyczył sobie danego sędziego na mecz w Strasburgu, a UEFA przydzieliła właśnie jego. Dziennikarze zapytali Elenio Herrera, kogo życzyłby sobie jako sędziego trzeciego spotkania, a on od razu rzucił nazwisko Rogera Maschena. Myśmy nawet nie wiedzieli, kto to jest. Przyjeżdżamy do Francji, czytamy, kto sędzią. Oczywiście, Maschen. Przypadek? Mało brakowało, a Górnik w ogóle nie zdążyłby na pierwszy gwizdek arbitra. To nie był przypadek. Wszyscy uważamy, że była to jedna z zagrywek Herrery, trenera Romy, który był znany z takich numerów. Ale i organizatorzy nie dopisali. No nic, autobus nie przyjechał. Na szczęście w hotelu było mnóstwo Polonii z całej Europy i to oni zawieźli nas na stadion. Część z nas, w tym ja, wskoczyła do taksówek i tak dotarliśmy na miejsce. Byliśmy mocno spóźnieni. Rozgrzewka? Nie było na to czasu. Mini rozruch i od razu mecz. Oto drużyna Górnika Zabrze, pozdrawiająca publiczność, której zgromadziło się na stadionie ponad 15 tysięcy. Przypominam jeszcze raz, drużyna włoska na prawo, na lewej stronie, w ciemnych strojach, Górnik Zabrze. W trakcie rozgrywanego wieczorem meczu światło gasło dwukrotnie. Najpierw, gdy Roma rozgrywa rzut rożny, a następnie, gdy Górnik zaczyna akcję i piłka jest już pod bramką Włochów. Landini. O! Nie wiem, czy Państwo mnie słyszą, awaria na stadionie. A zaczął się mecz znów niecodzienną historią, jaka nie miała jeszcze miejsca w dotychczasowych, dramatycznych meczach Górnika z Romą. Rzut rożny, krótko wyegzekwowany. Czekamy na centrę, długa centra, Lubański, no i kto wie, czy nie padła tam bramka. Znów, proszę Państwa, światło gaśnie. Przerwy trwały łącznie 26 minut. Polscy piłkarze zeszli do szatni, aby nie ostygnąć. Zawodnicy Romy zebrali się pod jedynym działającym reflektorem i czekali na rozwój sytuacji. Arbiter uznał, że trzecia awaria będzie właściwym powodem do zakończenia meczu. Tak się jednak nie stało, a geniuszem po raz kolejny błysnął Lubański. 40 minuta gry. Włodzimierz Lubański. Może uda się strzał, czekamy na strzał, fantastyczny strzał, gol! Gol, proszę Państwa, udał się strzał! Włodzimierz Lubański w 40 minucie uzyskuje fenomenalną bramkę na stadionie w Strasburgu, proszę Państwa! Transparent, Górnik, Avanti, w górę, strzał na trybunach! Niestety w drugiej połowie Fabio Capello strzelił na 1-1. Proszę Państwa, chyba rzut karny. Rzut karny jednak, no nie mamy szczęścia. Głośny krzyk na trybunach. Publiczność jest zdania, że rzut karny sędzia podyktował pochopnie. Nie ma! Nie jednak gol, proszę Państwa. Wydawało się, że piłka tuż przy słupku opuściła plac gry. Nic podobnego. 1-1. 90 minut w Rzymie, 120 w Chorzowie i raz jeszcze 120 minut w Strasburgu. Ponad 5 godzin zaciętej walki, podróży do Włoch, Francji, niesprzyjających okoliczności, ogromnego wysiłku i wyczerpujących emocji. Mimo ciężaru gatunkowego zwycięzcę wyłoniono na podstawie jedynej panującej wówczas zasady. Nie istniały konkursy rzutów karnych, a o wyniku końcowym decydował rzut monetą. Uwaga! Nikt z piłkarzy nie patrzy w tamtą stronę. Rzucona moneta! Polska! Górnik! Brawo! Brawo! Proszę Państwa, a więc sprawiedliwości stało się zadość! Sprawiedliwości stało się zadość! Kochani chłopcy, macie jednak szczęście! Radość olbrzymia, proszę Państwa, szał! Polska drużyna w finale Pucharu Europejskiego, zdobywców Pucharu! Szalejemy ze szczęścia, szaleje cały polski sport. Proszę Państwa, szał na trybunach, kapitan zespołu naszego Stanisław Oślizło tam na lewej stronie biegnie z polską flagą biało-czerwoną i z przedstawicielami Polonii francuskiej robi honorową rundę.
29 kwietnia 1970 roku doszło do pierwszego i jak na razie jedynego finału europejskiego pucharu z udziałem polskiej drużyny. Rozgrywany w deszczu finał stworzył doskonałe warunki dla angielskich piłkarzy Manchesteru City. Ci już w 12 minucie wyszli na prowadzenie za sprawą gola Neila Younga. Przed przerwą z rzutu karnego Huberta Kostkę pokonał Francis Lee. Po przerwie górnicy starali się odrobić straty. W 68 minucie środkowy obrońca Stanisław Oślizło oddalił się nieco od własnej bramki. Przejął piłkę i bez namysłu pobiegł wprost pod pole karne. W szeregach Anglików nastąpiła konsternacja, dlatego Oślizło łatwo przebił się przez defensywę rywali i zdobył bramkę kontaktową. Była szansa na zwycięstwo, ale my trochę tam pojechaliśmy jak na wycieczkę. Zabraliśmy żony, były zakupy, brakowało koncentracji. Trochę czuliśmy, że zrobiliśmy tak dużo, że nawet jak przegramy, to nie będzie nic strasznego, wspomina Oślizło. Finał dla polskiego zespołu zakończył się wynikiem 1-2. Górnikom nie udało się odrobić strat, choć pod koniec spotkania dwoili się w ofensywie. Wielu zawodników z tamtych czasów sądzi, że o zwycięstwie Manchesteru City przeważyło profesjonalne podejście do meczu. Zabrzanie po wyczerpujących trzech meczach z Romą nie mieli tak nowoczesnych sposobów na regenerację jak The Citizens z jednym meczem mniej w nogach. Dodatkowo przybywający do Wiednia polscy piłkarze byli zafascynowani stolicą Austrii. Po raz pierwszy w turnieju zabrali ze sobą żony i bardziej skupiali się na zakupach niż na treningach. W trakcie samego spotkania ulewa znacznie obciążyła stroje piłkarzy. Zawodnicy z Manchesteru mieli trykoty na zmianę i dokonali tego w przerwie. Polacy nie mieli przygotowanego rezerwowego zestawu. Za przegrany finał górnicy otrzymali dość sporą premię. W przeliczeniu na amerykańską walutę kwota wyniosła jednak zaledwie $50, o 20 więcej od premii za pokonanie AS Romy. W szatni Manchesteru City każdy otrzymał po 11 tysięcy funtów. Takie to były czasy. Co stoi za sukcesem tej drużyny? Oślizło wspomina, że większość graczy pochodziła z Zabrza lub z Przedmieść, a wspierający ich kibice, których osobiście znali, tylko dodawali im mocy. Najdalej urodzonym, około 50 km od naszego stadionu zawodnikiem był wtedy bramkarz Hubert Kostka. A Włodek Lubański, Jerzy Gorgoń czy Stefan Floreński przychodzili na treningi z domu pieszo. Byliśmy wszyscy stąd, wspomina Oślizło. Po chwili rozmowy dodał, że o wyniki Zabrzan pytali wszyscy górnicy z całego regionu. W 71 roku wydobyto po 7 dniach zasypanego w kopalni pod ziemią Alojzego Piątka, a on w szpitalu zapytał o wynik naszego meczu. Dla takich ludzi warto było grać. Dziś możemy tylko posłuchać wspomnień i obejrzeć archiwalne nagrania. Nie ma jednak wątpliwości, że wtedy polska piłka stała na niezwykle wysokim poziomie. Królem strzelców Pucharu Zdobywców Pucharów został wówczas Włodzimierz Lubański, a inni zawodnicy Górnika również byli etatowymi reprezentantami Polski, wówczas nieświadomymi, że za parę lat przywiozą z RFN olimpijskie złoto i mundialowy brąz. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, kliknij łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i daj znać, o czym chciałbyś się dowiedzieć w następnym rozdziale historii polskiej piłki.